Rozmowa tygodnia, Magdalena Rygiel. Witam Państwa. Chociaż obchody 25. rocznicy częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku były huczne, radosne i ze znakomitymi gośćmi, to jest prawie pewne, że okrągły stół i jego konsekwencje wciąż będą dzielić Polaków. Dla jednych jest on symbolem zdrady solidarnościowych ideałów i Polski, dla drugich symbolem bezkrwawej rewolucji i początku wolnego, demokratycznego państwa. Ciekawa jestem, po której stronie barykady jest Państwa i mój dzisiejszy gość, pan Jan Kisieliczyk, poseł Sejmu Kontraktowego, a także poseł pierwszej kadencji Sejmu RP. Witam Pana serdecznie. Dobry, witam Panią, witam Państwa. Czy Pana zdaniem przy okrągłym stole siedzieli bohaterowie czy zdrajcy? Znaczy od razu Pani to ustawiła w takiej relacji barykada, zdrada bądź nie. Bo więc takim językiem teraz posługują się Polacy, takie są komentarze. Tak, tak. Jest ostro. Ja powiem tak, no, brutalizacja życia społecznego rzeczywiście pokazuje, że mówi się coraz ostrzej, coraz mniej odpowiedzialnie i im bardziej napastliwie, im bardziej obraźliwie, tym ludziom być może się wydaje, którzy tak mówią, że to jest właściwa droga. Ja tak nie uważam. Ja uważam, że życie polityczne, a zwłaszcza język polityczny powinien być jasny, przejrzysty, czytelny, taki, żeby docierał do każdego, ale też nie mylmy wolności z bezmyślnością i brakiem odpowiedzialności, więc odpowiedzialność za słowo przede wszystkim i w ustach polityków, i w ustach komentatorów, i w ustach tych obserwatorów, którzy czują się bezkarni na forach internetowych, no aż przykro powiedzieć, jak to wygląda. Ale papież Franciszek powiedział wczoraj, że pokój wymaga odwagi, że wojna jest łatwiejsza. To my w naszej skali międzyludzkich relacji powinniśmy sobie to szczególnie wziąć do serca? Bo wojna jest zawsze jakimś barbarzyństwem, ale to nie znaczy, że my mamy być tymi barbarzyńcami i też sztuka wojenna to może być sztuka prowadzona z pewnymi zasadami, a nie w ogóle bez zasad. Ja powiem tak, z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia obserwatora rzeczywistości uważam, że krok, który został dokonany przy okrągłym stole, był krokiem niezbędnym. Wtedy, kiedy on się dokonywał, rzadko było można spotkać kogoś, oczywiście poza jakimiś tam odłamami czy grupami politycznymi, rzadko można było spotkać kogoś, kto uważał, że to nie jest istotne, że to nic za sobą nie pociągnie. To był krok, który umożliwił te dalsze, następne kroki. Czasem to jest szybko zapominane i rzeczywiście okrągły stół w natłoku zdarzeń politycznych, jakie się w 1989 roku zdarzył, szybko przeszedł jako i mebel zapomniany i jako zdarzenie takie może mniej istotne, ale zdarzenie, bez którego te dalsze kroki nie byłyby możliwe. Czym zatem dla Pana był 4 czerwca? Dla mnie 4. I tamtego roku, i tego roku. Tamtego roku, 89. Tamtego roku był rzeczywiście tym takim dniem, jaskółką wolności. Zwłaszcza już pod koniec dnia, kiedy wiedzieliśmy, że sukces wyborczy jest, można powiedzieć, pełny w tej części, gdzie były te wolne wybory. Więc uważałem, że to jest i uważam dalej, że to jest dzień radości, święta wolności i teraz z perspektywy tych 25 lat dla mnie jest to jasno widoczne, jasno czytelne. Czy nie zgadza się Pan z opiniami, zdradzili kraj, w Magdalence sprzedali Polskę, dogadywali się z komunistami, aby dla siebie osiągnąć profity, zyski? I to jest ta druga część, bo pierwsza część, dogadywali się z komunistami, rzeczywiście. No bo jak sobie Pani to, jak ludzie sobie to wtedy mogli inaczej wyobrazić? No albo rozmowa, albo walka. Tylko ci, którzy tak mówią i tak łatwo rzucają te wszystkie oskarżenia, zapominają, jaka była rzeczywistość, albo po prostu nie chcą, pewno nie zapominają, nie chcą o tym pamiętać. Nie pamiętają o tym, że na zachodzie było NRD, że na południu dalej jeszcze była Rumunia z Ceauszesku, który domagał się twardych działań wobec Polski. O tym wszystkim się nie chce pamiętać. To jest taka dobra teza, że o, dogadali się z komunistami. Dogadali się rzeczywiście co do tego, że przemiany, które w Polsce mają nastąpić, będą się działy drogą pokojową. Jak to się w rzeczywistości miało dziać, nikt wtedy jeszcze nie wiedział.
Ale bez tego kroku, bez rozmów, co nas czekało? Albo tkwić dalej w marazmie lat 80., właściwie to był taki, po latach 50., to był taki najgorszy okres, bo za nadzieja, która została, że tak powiem, zdeptana, złamana, odrzucona przez rządzących wtedy po tym, jak to się mówi teraz, karnawale Solidarności lat 80., całe lata 80. to był marazm. I co, mieliśmy dalej w tym tkwić? Czy próbować rozmawiać, próbować, że tak powiem, wyrywać kawałek po kawałku wolność i ewentualne demokratyczne zmiany? Czy różnica i problem tkwi oceny intencji? Czy uczestnicy Okrągłego Stołu zrobili to dla Polski czy dla siebie? Zdecydowanie tak. Uważam, że to jest robione w tej chwili, ta propaganda, czarna propaganda wokół i Okrągłego Stołu, i wyborów czerwcowych, robiona jest na potrzeby, na bieżące potrzeby polityczne poszczególnych ugrupowań. Ugrupowań, które, że tak powiem, na bazie konfliktu, na bazie rozbuchanej już do granic niepojętych nienawiści, bo tak to można powiedzieć, na tej bazie budują swoje zaplecze, koncentrują to zaplecze ludzi wokół pewnych idei, tylko że to są złe idee, bo to nie miłość, tylko nienawiść. Dlatego pytałam, czy nawołanie papieża Franciszka do pokoju powinniśmy też przyjąć do siebie? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Kolner Morawiecki, założyciel Solidarności Walczącej, powiedział w wywiadzie dla Onet.pl: 4 czerwca to rocznica zmarnowanych nadziei i zmarnowanych szans. Słyszałem te wypowiedzi, obserwowałem te dyskusje ostatnio na Uniwersytecie Wrocławskim, konwersacja z Władkiem Frasyniukiem i to opuszczenie dyskusji, zerwanie właściwie rozmowy. Kornel Morawiecki wyborów czerwcowych nie potępia, bo on uważa, że to był dobry ruch, tylko potępia to, co było dalej. Potępia to, co było przed i to, co było po, bo przed był Okrągły Stół, na który takie ugrupowania jak Solidarność Walcząca nie chciały się zgodzić. Wtedy, a jeszcze przed była Magdalenka, która też jest synonimem tak, wszelkiego zła dla części Polski. Tu można powiedzieć, że Kornel Morawiecki jest konsekwentny w swoich osądach i poglądach, dlatego że wtedy już mówił, że nie podejmujemy rozmów z komunistami. Stąd Solidarność Walcząca. I stąd Solidarność Walcząca, ten odłam obok Solidarności, tej normalnej Solidarności. I myślę, że Kornel Morawiecki jest konsekwentny w tym, co mówił wtedy. Mówi teraz też to samo. Ja powiem tak. Trudno jest przekonać ludzi do czegoś, do czego nie są przekonani. Jeżeli tkwienie w tych właśnie swoich wizjach daje im radość, no to cóż można zrobić? No, nie będziemy im odbierać tej radości. Ale nie ma pan takiego wrażenia, że w Polakach 4 czerwca 1989 roku była jakaś irracjonalna nadzieja, że samo obalenie komunizmu już zapewni nam dobrobyt i spokojne życie. Po czym się okazało, że łatwiej jest walczyć niż rządzić i że podniesienie kraju z kryzysu ekonomicznego jest o wiele trudniejsze niż się komukolwiek mogło wydawać. No, może stąd ten żal. W pewien sposób była to irracjonalna, bo ludziom się wydawało, że wystarczy, że przyjdą nasi do władzy. Chociaż ja tutaj chcę powiedzieć, że wybory czerwcowe i my wtedy, którzy wchodziliśmy do Sejmu, nie wchodziliśmy jako ci, którzy będą przejmować władzę. Nie było w ogóle o tym mowy, tylko wchodziliśmy ci jako, że będziemy opozycją, która będzie 35%, która będzie twardo patrzyła na ręce komunistów. Twardo walczyć o prawa takie, jakie się Polsce wtedy przynależały. Więc myśmy wtedy wchodzili troszkę inaczej do Sejmu. Byliście nieprzygotowani do rządzenia? Myślę, że tak. Wracając jeszcze do tej myśli, którą pani poruszyła, czy była to irracjonalna nadzieja? No, w pewien sposób była to irracjonalna, bo nie ma nic w rzeczywistości politycznej, ekonomicznej, gospodarczej, nie ma takich cudów, które dzieją się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Bardzo szybko żeśmy się o tym przekonali, jak wszedł w życie plan Balcerowicza i no to jak? Miało być lepiej, a jest gorzej, tylko do tego, żeby dojść lepiej, trzeba było zlikwidować skutki tego systemu, w którym trwaliśmy przez 40 parę lat. Więc stąd te może zawiedzione nadzieje i może stąd ten takie irracjonalne podejście do tej nadziei. No, trudno być takim racjonalistą i przewidzieć wszystko dokładnie, jak to się potoczy. Nikt wtedy nie wiedział. Nawet jak przejęliśmy władzę, to nie wiedzieliśmy, z czym to się wiąże. Każdy krok, każdy dzień, odkrywanie nowych rzeczy, nowych właściwie
pułapek, które trzeba było jakoś ominąć albo zniwelować. Ale czy to nie jest tak, że sama Solidarność, podobnie jak dziś politycy, rozbudzała takie przekonania i takie nadzieje, mówiąc: wybierzcie nas, wszystko będzie dobrze? Ja 4 czerwca pracowałam w komisji wyborczej. Byłam już dorosłą, ale jednak jeszcze bardzo młodą dziewczyną. I pamiętam swoją sprzeczkę z przedstawicielem Solidarności. No, moje stwierdzenie, że wybory owszem, ale ludzie potrzebują spokojnego, w miarę dostatniego życia. Pan powiedział mi, że jestem smarkulą i nie doceniam narodu polskiego, ale okazało się, że to ja miałam rację. Tak, tylko że to w miarę dostatnie życie, ono nie przyjdzie tak od samej kartki wyborczej, od samej zmiany władzy, tylko od ciężkiej pracy, która spowoduje, że wejdziemy w inny system ekonomiczny, w inny system gospodarczy. Ale czy ktoś w wyborach czerwcowych to mówił, że to jest pierwszy etap, a długa droga przed nami? Tak, ja odbyłem w kampanii wyborczej równo 50 spotkań z wyborcami. Nie będę liczył, ile to było tysięcy ludzi. I co mówił wyborcom? Raczej starałem się rozbudzać w nich nadzieję. Nie były to być może takie obietnice, że to wszystko będzie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale to, że dajmy sobie szansę. Dajmy sobie szansę na zmianę. To, co było, widzieliśmy, jak to wyglądało. Spróbujmy inaczej. Te wybory miały być właśnie takim wejściem w tą nową rzeczywistość. Może jeszcze nie w pełni, bo cóż mogliśmy się spodziewać z 35-procentowym udziałem w Sejmie? To tylko to, że pozwalało nam to zablokować zmiany w Konstytucji. Ale poszło szybciej niż sądziliście i to dobrze czy źle? Poszło bardzo szybko. Poszło bardzo szybko. Dynamika zdarzeń była szalona. Szalona już lipiec i wybory prezydenckie i to, co pisał Adam Michnik, wasz prezydent, nasz premier, wybory rządu Tadeusza Mazowieckiego, wcześniej próba powołania rządu Kiszczaka, czyli próba jeszcze konserwowania starego układu, która się nie powiodła, wrzesień, powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego i zaraz już jesień i plan Balcerowicza i kolejne zmiany. To dynamika zdarzeń była naprawdę szalona. I okazało się, że entuzjazm trzeba zastąpić ciężką pracą, a racjonalnych pomysłów trochę nam zabrakło. No tak, trochę nam zabrakło, trochę uczyliśmy się na własnych błędach. Bezrobocie, olbrzymia skala inflacji, która wtedy była, to wszystko trzeba było w jakiś sposób wprowadzać w nowe tory. Sami ludzie, jak pamiętam Jacka Kuronia, który po to został ministrem pracy i polityki społecznej wtedy, żeby być na tym pierwszym froncie, gdzie i inflacja, i bezrobocie, i on musiał ludziom, i zresztą tłumaczył w tych słynnych pogadankach Kuronia. No, ja powiem tak, odwracanie się od tego irracjonalizmu do racjonalizmu było bolesne, dla wielu ludzi było bolesne i może i stąd te zawiedzione nadzieje, ale teraz to była tamta perspektywa. Spójrzmy na to z perspektywy tych 25 lat, że ja wiem, że nie wszyscy są zadowoleni. No, zresztą rzadko jest tak, że wszyscy są z czegoś zadowoleni. Niektórzy są tacy, którzy widzą to, co było przez 25 lat, tylko na czarno. Niektórzy widzą to tylko na różowo, a mówiłem już, prawda jest zwykle gdzieś po środku. Ale może problem polega na tym, że w komunie wszyscy równo nie mieli, a ci, którzy mieli więcej, skrzętnie swój stan posiadania ukrywali. A później było tak, że jednym ludziom świat się zawalił, bo na przykład zamykano zakłady i ludzie lądowali na zielonej trawce. Równocześnie widzieli, jak tworzą się wielkie fortuny. Tak, to prawda. To prawda. I tak się nieraz zastanawiam, jak można było temu przeciwdziałać. Pewno są to jakieś uboczne koszty tego dogadania się, bo też trudno mi sobie wyobrazić, że raptem w tej rzeczywistości jeszcze, która wewnętrznej, która była, czyli Służba Bezpieczeństwa, MSW opanowane przez stary system, trudno było wtedy powiedzieć, że nie, wtedy przychodzimy, my wszystko bierzemy na nowo, wszystko urządzamy na nowo. To wymagało czasu. To odsuwanie, wchodzenie do struktur Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to wymagało czasu. Wielu rzeczy pewno nie można było, może i nie można było uniknąć, bo to się działo gdzieś tam pod powierzchnią, czy może nawet w tych głębiach tych murów tam Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. No to są koszty.
Co Pana zdaniu było największym grzechem początku lat 90.? Co trzeba było zrobić inaczej i jak? Patrząc teraz w perspektywie, jesteśmy mądrzejsi o te 25 lat. Nie mam tu jakiejś złotej recepty i nie mam jakiejś złotej myśli, że jedną maksymą, którą należało, że tak powiem, wypełnić czynami, można było te sprawy inaczej poprowadzić. No, to jest bardzo złożony proces. Wiele rzeczy można też, patrząc na to z perspektywy kolejnych lat i 25 lat, można było zrobić inaczej. Wydaje mi się, że tak z punktu widzenia tej mojej działalności w Sejmie i pracy w Komisji Rolnictwa, wydawałoby się, że likwidacja szybka państwowych gospodarstw rolnych mogła przebiegać trochę inaczej. Można było poprowadzić to trochę w inną stronę, tak żeby ci ludzie, którzy wtedy dla nich miejscem pracy było państwowe gospodarstwo rolne, żeby się raptem nie stali bezrobotnymi, bo to oni też stworzyli wielką rzeszę bezrobotnych. Myślę, że to taki jeden przykład, ale tego naprawdę byłoby, w każdej dziedzinie można było to robić inaczej, tylko że wtedy nikt nie wiedział jak. Nikt nie wiedział jak. Bezrobocie, polskie firmy zamykane albo sprzedawane często za niewielkie pieniądze wielkim zachodnim koncernom, olbrzymie zadłużenie kraju. To była cena, którą musieliśmy za wolność zapłacić, czy efekt zaniechań, zaniedbań, braku przygotowania do rządzenia? Ja bym nie powiedział może, że efekt zaniedbań, tylko może efekt takiego pełnego rozeznania wszystkich mechanizmów. Te elity nasze wtedy były skromne. Ludzie, którzy wchodzili do rządu, nie mieli takiego przygotowania, że wejdą i od razu wiedzą, co robić. No oczywiście ta prywatyzacja, która w pewnym momencie przybrała formę takiej trochę dzikiej prywatyzacji, doprowadziła do tego, że duża część majątku poszła w ręce zachodnich inwestorów. To też być może należało poprowadzić inaczej. A z jakimi uczuciami przyjmuje Pan teraz hasła "Komu nawróć"? Niesmaku. Niesmaku. Bo pytanie, co ludzie myślą pod tym "komuno wróć". Niech wrócą pamięcią do tego "komuna", to wszystko, co się działo od 1945 roku. Która komuna? Ta stalinowska, ta po 1956, ta gierkowska? Być może, że o tą chodzi, bo wtedy było jakieś takie oddech, złota era Gierka i pieniądze, które rzeczywiście też spłacaliśmy jeszcze do niedawna. Kredyty, które zaciągane były wtedy. No to o której komunie mówimy? Co by Pan odpowiedział Lucjanowi Złotowskiemu, który na portalu Bonec.info pisze: prawdziwi bohaterowie walczyli o chleb i godne życie, by walczyli wolność, a profity zawłaszczyła inteligencja, tak zwani opozycjoniści, którzy zapomnieli, że opozycja to także miliony Polaków. Dwa wielkie plusy: wolna i bezpieczna Polska nie rekompensuje pracy poniżej ludzkiej godności i głodowych pensji. To Pana kolega z czasów przełomu. Lucjan Złotkowski, czytałem te komentarze, przyjmuję je z bólem, je przyjmuję, bo widać po tych jego i komentarzach, i jego stosunku do mnie osobiście, że jest pełen goryczy. Nie wiem, czy ja zasługuję na taką złą ocenę w jego oczach. To, co się zadziało na polu Solidarności Bolesławieckiej po wyborach, to jest, że tak powiem, dla niego właśnie ten element, na którym on buduje tezę, że my jesteśmy nieprzyjaciółmi. Jest rozgoryczony, jest sfrustrowany. A teraz wracając do myśli, no powiem tak, nie jest może bardzo dobrze. Jest dobrze, ale nie można powiedzieć, że jest źle. To, że młodzież wyjeżdża za granicę, to jest taki największy minus. Część z tych ludzi wyjeżdża, bo rzeczywiście nie ma pracy, ale część od razu założyła, że będzie budować swoją przyszłość gdzieś indziej. Wiem to nawet po swoich dzieciach, także. Ale w czasach komunistycznych też wyjeżdżali, tyle że na czarno i z dużo większymi problemami. Tak, tak. No te głodowe pensje, no to zależy też, jak popatrzymy na jakie zakłady. No trudno mi powiedzieć, jaki zakład tutaj, czy to jest mowa o naszym rynku bolesławieckim, czy generalnie o Polsce. Jeżeli ktoś zarabia minimalną pensję krajową, no to ciężko jest się z tego utrzymać, pewno musi system, Pan to przyznać. Tak, na pewno system. A wiele osób nie ma nawet tego. I zatrudnienia, i wynagrodzenia, i likwidacja tych umów śmieciowych wymaga dalszych prac i dalszej naprawy. I tutaj jest wiele do zrobienia.
Mówił Pan o tym, że część komentarzy dotyka Pana osobiście, bo pojawiły się takie spekulacje, informacje, komentarze właśnie, że Pan kandydatem na posła został z jakiegoś układu, przez przypadek, po znajomości, i to wcale nie z Lechem Wałęsą. Boli to Pana? No przede wszystkim to jest nieprawda. Ja powiem tak, troszkę się już uodporniłem na tego typu komentarze. Prawdę to trzeba wyartykułować i powiedzieć rzeczywiście, jak to było. Nie było żadnego układu, nie było żadnej wojny. Był pewien konflikt. Nie wiem, może nawet nie trzeba tego nazywać konfliktem. Solidarność, lata 80. w Bolesławcu budowały się w dwóch płaszczyznach, jeżeli chodzi o Solidarność. Solidarność, czysty ruch związkowy, i Solidarność, ta inna, można powiedzieć, w klubach inteligencji katolickiej. U nas to się nazywało duszpasterstwo ludzi pracy. Była grupa obok tego ruchu związkowego, która zajmowała się, można powiedzieć, edukacją ludzi i budowaniem patriotyzmu, budowaniem nadziei. I tym zajmowała się grupa, z której ja się wywodziłem. Ja nie byłem związkowcem i nigdy nie mówiłem, że ja jestem z Solidarności, z ruchu związkowego. Ja byłem z tego ruchu społecznego. I ogarniając Solidarność, zawsze uważam, że to jest wielki ruch społeczny, którego jednym członem jest ruch związkowy, a drugim członem są ci wszyscy ludzie, którzy nie są związkowcami, którzy dołączają się w inny sposób. Ale jednak po dwóch niepełnych kadencjach odszedł Pan z polityki. Dlaczego? Po nieudanych wyborach roku 93. Tak, no te dwie niepełne kadencje. Ta pierwsza kadencja dwuletnia, proszę zwrócić uwagę, że to była decyzja nas, parlamentarzystów, którzy doszli do wniosku, że właśnie poprzez tą dynamikę zdarzeń życie, naród wymaga od nas tego, żebyśmy powiedzieli: tak, kończymy. Jest szansa na prawdziwie wolne wybory. Jest szansa na prawdziwie wolne wybory, zróbmy to tak, jak powinno być, bo myśmy po to szli właśnie, żeby tworzyć podwaliny pod nowy system. I po tych dwóch latach było samo rozwiązanie Sejmu. Następna kadencja, dwa lata, skrócona przez prezydenta Lecha Wałęsę, no to już był efekt, że tak powiem, tej tak zwanej wojny na górze i wszystkiego, co polskiego piekiełka, wszystkiego, co się wokół tego stało. Przypomnę tylko, że w następnych wyborach wygrała Lewica, więc być może gdyby ta kadencja dotrzymała do końca, może te losy nasze by się też potoczyły inaczej. Ale Pan się do polityki zniechęcił. Ja powiem tak, ja już w trakcie, jak byłem posłem, jak to przybierało takie formy niesmaczne, ta brutalizacja była taka, że bolała po prostu, ja już się wtedy zastanawiałem, czy to jest droga dla mnie. Ja nie jestem zwierzęciem politycznym i nigdy nie byłem. Ja w tych wyborach zaistniałem jako wierzący w to, że mogę przyczynić się do tego, żeby coś się zmieniło w Polsce. Ja nie, zresztą większość z nas nie szła wtedy do Sejmu budować swoje kariery polityczne, robić sobie jakieś takie swój dobry odbiór. No. Wielu zostało w polityce, ale też wielu po tych wyborach odeszło. Taką próbą nieudaną dla mnie były wybory w 93 roku, ale to też był efekt pewnego, powiem tak, konfliktu lokalnego w naszym województwie. Ale przyszedł Pan do samorządu, a zdanie wielu osób to właśnie samorządy mają największe zasługi w budowaniu Polski taką, jak teraz mamy. Zawahałam się przy słowie dostatni. Zasługi, czy rozumie to Pani jako zasługi, czy zasługi w cudzysłowie? Nie, rozumiem to pozytywnie. Właśnie samorządy na rzecz demokracji, rozwoju Polski zrobiły najwięcej. Prawda. I nasze prace, bo pamiętajcie Państwo, że to jest efekt pracy Sejmu jeszcze 10. kadencji, czyli reforma samorządowa to jest tamten czas. Oczywiście ona później miała drugi etap. To jest to, o czym mówiliśmy już w kampanii wyborczej. W naszym województwie, czy w moim okręgu wyborczym, do Senatu kandydował profesor Jerzy Regulski, który był ojcem tej reformy i kładł, że tak powiem, budował otoczkę teoretyczną i praktyczną później przy ustawie do odnowienia samorządu w Polsce. To jest dobra rzecz i to jest naprawdę rzecz, która nam się bardzo udała. Tu wyborcy, mieszkańcy mają zawsze możliwość, że tak powiem, powiedzieć stop, jeżeli coś jest nie tak. Temu panu, tej pani już dziękujemy, bo był i się nie sprawdził. I ta kartka wyborcza, którą mają w swoim ręku, jest najlepszym takim wyrazem tego, czy władza jest
popierana, czy nie jest popierana, czy jest dobra, czy jest zła. A słusznie walczymy o swoje miejsce w historii, przypominając światu, gdzie naprawdę zaczął się koniec komunizmu obchodami 25. Oczywiście, rocznicy czerwca. Oczywiście, że słusznie. Bo trochę upadek muru berlińskiego przejął symbolicznie nasze zasługi. To próbowali niektórzy to po prostu wykorzystać, ale ja jestem bardzo dumny i zadowolony z tego, jak te obchody 25-lecia tych częściowo wolnych wyborów przebiegały w tym roku. Polska została, że tak powiem, wyniesiona do swojej właściwej pozycji, czyli pokazania tego, kto był tym zaczynem do tych zmian w całej Europie. Mur berliński był konsekwencją tylko tego, to zadziało się parę miesięcy po czerwcu, czyli w listopadzie 1989 roku. Bez tego, co się zadziało w Polsce, na pewno by się to nie stało. Przynajmniej wtedy, może później. To starajmy się, wiedząc o tym, jak ciężka jest rzeczywistość, pamiętać o tym, z czego możemy być dumni? Pewno tak. Cieszmy się, bądźmy dumni. Jesteśmy naprawdę wspaniałym narodem i nie przytłumią tego głosy frustratów. Ja powiem tak, jeszcze wracając... Ale też ludzi słusznie rozczarowani. Słusznie, ale proszę zauważyć, jeżeli wrócimy jeszcze do tych komentarzy, które pojawiły się na forach internetowych, pani przytoczyła jedno nazwisko i to było jedyne nazwisko, gdzie ktoś odważył się wyrazić swój pogląd, a nie anonimowo. Anonimowość daje tą możliwość, żeby opluć, oczernić, zbrukać to, co naprawdę jest warte, żeby z tego się cieszyć i szanować to. Bardzo dziękuję panu za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję także państwu. Do zobaczenia, mam nadzieję, przyszły poniedziałek. Wszystkiego dobrego.